To nie jest stracony sezon. Trener Jacek Magiera, nowym szkoleniowcem piłkarskiego Śląska Wrocław. O powrocie do piłki klubowej byłego selekcjonera młodzieżowej kadry U19 zadecydowało odwołanie eliminacji do Mistrzostw Europy i samego turnieju w Rumunii. Wszystko potoczyło się bardzo szybko. Do Wrocławia dopiero przyjechałem z niedzieli na poniedziałek w nocy. Tutaj mieliśmy później już rano konferencję prasową, taką wewnętrzną, wewnątrzklubową, gdzie dopięliśmy wszystkie szczegóły. Grać będą nie młodsi czy starsi, a po prostu najlepsi, mówi nowy trener drużyny. Nie przywiązuje się do nazwisk, skład trzeba sobie wywalczyć. Kluczem ma być rywalizacja, dodaje. Przede wszystkim będę stawiał na najlepszych zawodników i to jest jedyna droga do tego, aby drużyna się rozwijała. Żaden z młodych piłkarzy nie dostanie tutaj nic za darmo, jeżeli chodzi o grę w podstawowym składzie. Nie ma takiej sytuacji, abym się przywiązywał do jakichkolwiek nazwisk. Dlatego ta rywalizacja, która rozpoczęła się od poniedziałku, jest na wysokim poziomie i tutaj trzeba powiedzieć, że zawodnicy wzięli sobie to do serca. Jacek Magiera to trener topowy, ale większe doświadczenie stało po stronie Witesława Lawiczki, co nie zmienia faktu, że mamy trenera z Ligi Mistrzów, mówi Marcin Polański ze Śląsk.net.com. Śląsk ma trenera, który prowadził młodzieżową reprezentację Polski i jest wymieniany przez Zbigniewa Bońka jako potencjalny kandydat w przyszłości na selekcjonera pierwszej reprezentacji, więc to jest na pewno trener z olbrzymim potencjałem. Natomiast trzeba pamiętać, że jednak nie jest to trener tak doświadczony jak Witesław Lawiczka, bo w seniorskiej karierze jako trener prowadził tylko Zagłębie Sosnowiec i Legię Warszawa, no i rezerwy Legii, więc nie jest to zbyt obszerny dorobek. Natomiast na pewno fachowiec, o którym wiele osób wypowiada się w samych superlatywach. Trenera Magierę cechuje profesjonalizm, co mogliśmy zobaczyć już na pierwszej konferencji prasowej, komentuje Maciej Piasecki z Wirtualnej Polski. To jest chyba wybór, który jest wyborem, tak jak zresztą było powiedziane na konferencji, na lata. Oczywiście to, co zazwyczaj jest na lata, to różnie się to w praktyce czasami układa, no ale nie życząc źle trenerowi Magierze, mam wrażenie, że tak jak się zaprezentował na konferencji, tak to może wyglądać w praktyce i w tej etyce pracy. Ja trochę się czułem, jakbym słuchał takiego audiobooka, oczywiście bardzo ciekawej powieści, gdzie no człowiek po prostu wie, o czym mówi, no i brzmi to naprawdę nieźle. To właśnie po porażce na tym stadionie ówczesny trener Legii Warszawa Jacek Magiera pożegnał się z posadą szkoleniowca tej drużyny. Ale trener Jacek Magiera tutaj wraca. Trener charyzmatyczny, trener niezwykle ambitny, trener mający zbudować drużynę na lata i przede wszystkim zapełnić ten stadion. Czy tak będzie, to się okaże. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.